Witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku na moim kanale. Rozpoczniemy dzisiaj sobie nową serię Kim jest, gdzie będę wam przedstawiał postacie z gry The Walking Dead od Telltale Games. Odcinki będą regularnie pojawiać się na kanale co wtorek o 12:00, więc jeśli chcesz być na bieżąco, to zasubskrybuj ten kanał. A w dzisiejszym odcinku przedstawimy sobie historię Daga. Przed apokalipsą Dag pracował jako informatyk i uważał się za geeka. Przeprowadził się do wujka w Macon w stanie Georgia. 2 miesiące przed wybuchem epidemii Doug spędził trochę czasu podróżując po Europie, a dokładnie po Belgii. Podczas rozpoczęcia się epidemii Doug wyruszył uratować Carly i jej współpracowników, którzy zostali zaatakowani przez szwendaczy, lecz zdołał uratować tylko swoją koleżankę. Oboje połączyli siły z innymi osobami, którym udało się przeżyć i w taki sposób znaleźli się w aptece Everett. Doug jest ogólnie miłym, cichym i łagodnym człowiekiem. Większość swojego czasu spędza z grupą i do nikogo nie żywi złych emocji. No chyba, że do Larego. Lecz tej postaci akurat nikt nie lubi. Doug jest dobrze rozeznany, jeśli chodzi o technologię. Był w stanie naprawić i wyprodukować większość rzeczy. Miał on też szerokie pojęcie w innych dziedzinach nauki. Ponieważ Doug nie był agresywny, rzadko wyrażał swoją pogardę wobec innych ludzi. Prawie nigdy nie przeklinał, a nawet usprawiedliwiał się za obrażanie Larego. Doug nie był zbyt dobry w walce. Było to widać, kiedy odwrócił uwagę jednego z kanibali, zamiast go zaatakować. A kiedy strzelał do bandytów w obronie obozu, to nawet nie celował w przeciwnika. Sam Lee oświadczył, że Doug nie jest w stanie nawet dać sobie rady ze szwendaczem. Na pierwszy rzut oka wydawało się, że Doug jest bezużyteczny, kiedy nie może używać swojego intelektu lub też nie może czegoś zbudować. Lecz przyjazny charakter tej postaci sprawiał, że morale grupy były wyższe podczas ciężkich czasów, dlatego jego śmierć była tak szokująca i smutna dla wszystkich. Pomimo jego samotnej postawy, Doug udowodnił, że jest w stanie zrobić to, co konieczne, kiedy wymaga tego sytuacja. Uratował on Carly od makabrycznej śmierci podczas wybuchu epidemii, zgłosił się na ochotnika, by pomóc Lee szukać zaginionych kluczy poza bezpieczną apteką. Jeśli Doug zostanie uratowany w aptece, to kilka miesięcy później decyduje się zbadać, czy grupa nie wróciła do motelu. Bronił on obóz przed bandytami, gdy reszta uciekła. W ostatecznym akcie odwagi Doug próbował wyciągnąć Bena z linii ognia, kiedy Lily wycelowała w Bena, poświęcając w ten sposób swoje życie. Z ciekawostek, które mogę wam przedstawić na temat tej postaci, to Doug znał język francuski oraz alfabet Morsa. Daga uratowało tylko 23% graczy, a jedynie 3% nakarmiły go podczas misji z rozdawaniem jedzenia. Jeśli uratowało się Daga albo Carly w aptece, to w dodatku 400 dni podczas misji Raswella można zauważyć jego lub jej zwłoki na poboczu. To by było wszystko. Dziękuję za obejrzenie materiału. Ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć i do następnego.